Witam Państwa serdecznie piłkarsko, tym razem na kolejny program Nadbałtyckiego Centrum Kultury. Tym razem będziemy pokazywać dalej Festiwal Kultur Świata Okno na Świat, który się odbył w ramach Otwartego Kultury w zeszłym roku w Sopocie, zorganizowany w ramach prezydencji, polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Chcemy pokazać zespół, bardzo interesujący zespół z Erytrei, Saba Injera Soul, grające mieszane, współczesną muzykę, mieszane z tradycją Erytrei, Africa, Horn of Africa, czyli te wybrzeże około Etiopii, róg Afryki. Injera Soul to jest piękna dziewczyna, zdolny muzycy i świetna muzyka. Przypominam jeszcze, że dalej zbieramy zgłoszenie konkursy na festiwal Jedną Minutówkę. Zgłoszenie zbieramy do końca sierpnia, więc spieszcie się, kochany. Piękny festiwal, fajne pieniądze, można wygrać. Otwarte i dla amatorów, i dla zawodowców. Tutaj nie dyskryminujemy. Oczywiście o tym festiwalu to powie jeszcze moja pracowniczka
Magdalena Smolak. Festiwal filmów i formie dwuminutowych to polska edycja docierająca już do ponad 100 krajów na całym świecie, akordowanego przez The One Minute Foundation w Amsterdamie, festiwalu. Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku realizuje polską edycję tego festiwalu już od 2006 roku. Międzynarodowy ruch The One Minute okrąża cały świat. Są to krótkie formy filmowe, trwające dokładnie jedną minutę. Ograniczenie w postaci sztywnych ram czasowych narzuca przed autorami takie wymagania krytycznego podejścia do danego tematu i do przetworzenia swojej wizji na język obrazu. Przepuszczona przez filtr wyobraźni myśl oraz koncepcja oraz stworzenie skondensowanego przekazu jest bardzo trudne i wymaga zmierzenia się wizji artystycznej z czasem. Festiwal jest skierowany do wszystkich, zarówno do profesjonalistów, jak i do amatorów. Podczas festiwalu prezentujemy najlepsze jednominutowe filmy. W tym roku złożyliśmy kolejny nabór do 7. edycji festiwalu. Nabór prac potrwa do 31 sierpnia. Prace można odsyłać w kategoriach fabuła, forma i mini dokument. Oczywiście Nadbałtyckie Centrum Kultury prowadzi różne akcje, między innymi akcja otwartej galerii, galeria zewnętrzna pod nazwą Subkultury. Tym razem pokażemy akcję i performance wybitnego malarza z Trójmiasta, profesora Henryka Cieśnika, o którym nie trzeba przedstawiać tutaj i w Polsce, czy na Pomorzu. Zapraszam, proszę Państwa. W jednym miejscu zaczepić i przestawiać tą drabinę, jechać dookoła. Dobra. Może z tej strony najpierw zaczepimy. Dobra. Czekaj, tu na pewno, tu jest góra. Lewą stronę, lewą naciągnij, lewą, o to. Tu trzeba naciągnąć do góry. Do góry, do góry. Do góry, do góry. Do góry, bo tutaj mam za górę marsz, nic na tym nie zrobię. Dobra. Płachta ma 12 metrów kwadratowych i przy tym wietrze. I tutaj stąd takie kłopoty właśnie, żeby to równo zrobić. Czekaj, bo tu się zlepiło. Moment, ciągnijcie. Ciągnij. Żebym ja mógł wyżej sięgać, wiesz? Słuchaj, zrobimy to, słyszysz? To i deski ci na to położymy. Jeżeli to, co czuję, to deszcz, no to idealnie żeśmy to zrobili. Idealnie po prostu. Nie czujesz, że co do sekundy przykleiliśmy przed deszczem? Walczymy z tym od 2 dni i w momencie, jak ostatnią taśmę żeśmy przykleili, niebo się rozstąpiło, wiadro się przelało. Teren jest bardzo ciężki. Coś takiego jak terapia rysowania imienia Franka Sorowińskiego. No,
różnie bywa. No zawsze szybko pan maluje. Są to zawsze jakieś tam doświadczenia. Dużo było przygotowań, bo tutaj została baza. No tak, kilka dni przygotowań było, bo tutaj tak technicznie trzeba było wszystko rozprowadzić, podklejać, wydruki porobić i tak dalej, bo tak sobie po prostu w 5 minut wymyśliłem, że tak to ma wyglądać. Skoro taki był temat wrzucony i takie miejsce, to wyobraziłem sobie, że to tak właśnie musi wyglądać, musi być taki temat, żeby to nie odbiegało zbyt daleko. Pierwsza rzecz, która mi przyszła do głowy, to żeby to związać jednak z sakrum, bo miejsce jest nieukrzyżowane z Krzemicą. Poza tym bardzo lubię ten temat. Wracam do niego bardzo często. Zresztą moi ulubieni malarze to właśnie mistrzowie w tym temacie. Oczywiście zapraszamy, kochany, 24 o godzinie 19 do studia koncertowe Radia Gdańsk na koncert legendarnego zespołu z Trójmiasta Dreadless Lions z moją skromną osobą na czele. Dreadless Lions to jest zespół, o którym nie trzeba tutaj przedstawić nikomu. Bracia Erszkowscy, legendarne bracia, pierwszy sekcja reggae w Polsce, i najstarszy i najbardziej skuteczny. Zapraszam, ponieważ to będzie wydarzenie. To jest zespół, który rzadko gra koncert, a jak grają, to grają bardzo dobrze. Zapraszam serdecznie do Radia Gdańsk, bo tam będzie się działo. No a teraz, żeby Państwo przekonali, o czym ja mówię, zapraszam na fragment koncertu w ramach Metropolia jest OK w zeszłym roku w klubie Ucho Dreadless Lions. Larry Okeogu i bracia Erszkowscy, Jasz i Michał. Everybody say yeah, yeah. Peace and love. Peace and love. Pokój i miłość. Come on!
knows it now. Right, what you want to write. Peace and love, peace and love. Zwykle, proszę Państwa, o naszych imprezach, czyli impreza Nadbałtyckiego Centrum Kultury, zapraszam na naszą stronę, czyli www.nck.org.pl. Tam Państwo się dowiedzą o wszystkich projektów zorganizowanych przez Nadbałtyckiego Centrum Kultury. Jest niemało. Zapraszam.